Nowy aparat OM System TG7. Odporny na wstrząsy, zgniatanie, wodoodporny, małego rozmiaru, kompaktowy aparat gotowy na przygody. Zbudowany jest, by wytrzymał uderzenia i brutalne traktowanie. Jest stworzony do podróży, zwłaszcza tych związanych z aktywnościami na świeżym powietrzu. Takim jak wędrówki po plenerze czy sporty wodne. Uważam, że jest to świetny aparat do podróży ze względu na swoje rozmiary. Dodatkowo wygląda całkiem ładnie w czerwieni, ale jest dostępny również w kolorze czarnym, jeśli nie podoba Ci się ta czerwień. Czy ten aparat dostarcza dobre rezultaty? Czy warto go używać zamiast smartfonu? Czy zadowoli zawodowego fotografa takiego jak ja, przyzwyczajonego do pracy tylko z dużymi aparatami? W tym filmie mam nadzieję, że pokażę Wam wystarczająco dużo przykładów zrobionych tym aparatem w realnych sytuacjach podczas mojego pobytu w Bergen w Norwegii. Opowiem także, do czego ten aparat się nadaje i dla kogo on jest, omówię jego funkcję, budowę, a na koniec przedstawię moją ostateczną opinię, aby pomóc Wam zdecydować, czy ten mały aparat jest dla Was, czy nie. Największą zmianą od modelu TG6 jest prawdopodobnie nazwa. Teraz to już nie Olympus, a OM System. Zmiany i nowości są dość niewielkie. Największą z nich jest prawdopodobnie port ładowania USB-C. Poza tym jest kilka nowych funkcji, a o nich trochę więcej już za moment. Możesz go opuścić i nic mu się nie stanie. Możesz zanurzyć go nawet do 15 metrów pod wodą. Możesz opuścić go z wysokości 2,1 metra. Możesz na nim stanąć, jeżeli ważysz mniej niż 100 kg i wciąż będzie ok. Dodatkowo jest odporny na mróz do minus 10 stopni Celsjusza, a obiektyw nie zaparuje, gdy przechodzisz z ciepłego do zimnego pomieszczenia i z powrotem. To bardzo atrakcyjny aparat pod względem jego formy i teoretycznie powinien dostarczyć świetnych rezultatów. Problemem jednak jest to, że jego sercem jest bardzo mała matryca o rozmiarze 1/2 cala, 12 milionów pikseli matryca. To praktycznie ten sam rozmiar matrycy co w Twoim smartfonie, ale bez tego smart. Pierwsza rzecz, którą powinieneś wiedzieć używając tego aparatu, to to, że jest to aparat do robienia zdjęć dziennych. Matryca tak mała naprawdę nie nadaje się do fotografii w słabym świetle. W ciągu dnia jest w porządku, wieczorem czy w nocy nawet ze statywem to nie jest to aparat stworzony do tego. Wbudowany obiektyw to obiektyw 4,5 do 18 mm, co daje zakres ekwiwalentny do 25 do 100 mm na pełnej klatce. Bardzo dobra ogniskowa od szerokiego kąta do całkiem dobrego teleobiektywu. Choć przy używaniu tego teleobiektywu, przy zoomowaniu na maksa jest nieco mniej ostry. Przysłona to f2 przy szerokim kącie i f4.9 przy pełnym zoomowaniu. Aparat posiada wiele ustawień automatycznych. Wszystko jest zawsze wyjaśnione opisem, a nawet zdjęciami w ustawieniach na ekranie LCD. Jeśli dosłownie nie wiesz nic o fotografii, wystarczy ustawić go na auto i od razu można robić nim zdjęcia. Ustawienia automatyczne są w porządku, ale aparat decyduje za Ciebie o wszystkim. Czasami warto wiedzieć, jak działa trójkąt ekspozycji, migawka, przysłona i ISO, aby delikatnie dostosować ustawienia i uzyskać więcej z tego aparatu. Jednak nie masz pełnej kontroli manualnej, brak opcji M. Masz tryb priorytetu przysłony A, gdzie decydujesz o przysłonie, a aparat decyduje, jaka powinna być odpowiednia szybkość migawki. Masz również tryb program auto, gdzie aparat decyduje o przysłonie i czasie migawki, a Ty możesz ręcznie kontrolować wszystkie ustawienia, takie jak balans bieli czy ISO. W trybach A i P możesz również używać kompensacji ekspozycji, co w pewnym stopniu kontroluje szybkość migawki, bo w tym aparacie nie ma dedykowanej kontroli czasu migawki. Ważną funkcją w tym aparacie jest możliwość robienia zdjęć w formacie RAW. Zdjęcia RAW dają trochę więcej możliwości w czasie obróbki plików w postprodukcji. Może te pliki trochę bardziej obrobić i lepiej obrobić. Aparat posiada także wiele profili obrazu, takich jak staromodne efekty filmowe, czarno-białe, sepie i inne. Możesz nawet robić zdjęcie w formacie JPEG z preferowanym profilem obrazu z aparatu i plikiem RAW jednocześnie. Wtedy dostajesz już przetworzone przez aparat pliki JPEG z dodawanym profilem obrazu, które możesz od razu używać w mediach społecznościowych. Zazwyczaj nie wymagają one dużo lub w ogóle żadnej edycji, natomiast pliki RAW możesz bardziej przetwarzać do swojego gustu, gdy wrócisz do domu. Autofokus jest bardzo prosty, działa, ale jest bardzo prosty. Pełna klatka ustawienia ostrości, gdy aparat decyduje, co powinno być ostre. Pojedynczy punkt tylko po środku klatki i również dość
niestabilne śledzenie obiektu. Jest również opcja wykrywania twarzy, ale brak wykrywania oczu. Działa, ale niczego wielkiego czy przełomowego nie wnosi. Autofokus działa po prostu w porządku. Możesz również ustalać ostrość manualnie za pomocą do góry, do dołu przycisków na tyle aparatu. Tak naprawdę to główne funkcje aparatu to fotografia podwodna i makro. Ten obiektyw może ustawić ostrość dosłownie 1 cm od obiektywu. Możesz zbliżyć się naprawdę, naprawdę blisko, odkrywając świat w makroskali. Jednak z uwagi na ten mały sensor potrzebujesz więcej światła, aby uzyskać najlepsze rezultaty fotografii makro. Dlatego aparatu dostępnych jest kilkanaście akcesoriów, ale musisz za nie zapłacić oddzielnie. Są one wszystkie dodatkowym wydatkiem. Po pierwsze to nazywa się to light guide, po prostu mały dyfuzor, światło do makrofotografii. Przyczepia się do przedniej części aparatu jako obiektyw. Przytrzymując przycisk info na tyle aparatu możesz włączyć światło LED, by oświetlić swój obiekt. Kiedy zbliżysz aparat naprawdę, naprawdę blisko podczas makrofotografii, ten dodatek da ładne i równomierne światło pierścieniowe. Jest też ten dyfuzor pierścieniowy do lampy błyskowej. Jest trochę inny niż poprzedni, ponieważ rozprasza błysk, a nie światło LED. Musisz więc włączyć lampę błyskową w aparacie, aby móc używać tej dyfuzji. Mam też tu kilka przystawek do obiektywu. Są to prawdziwe obiektywy, które mocują się do aparatu. Dodają one nie tylko trochę rozmiaru, ale też wagi. I aby je zamocować do TG7, musisz kupić kolejną przejściówkę. Ten mały pierścień, który mocuje się do aparatu lub dolnej części obiektywu, by móc go dołączyć do aparatu. Wkręca się to tutaj i mocuje do aparatu jak normalny obiektyw. A to jest teleobiektyw. Po podłączeniu jest widoczne czarne koło na wyświetleniu. Musisz włączyć akcesoria w aparacie, co zasadniczo automatycznie zoomuje aparat, by to nie było widoczne i zyskujesz dodatkowy zasięg. Standardowy obiektyw tego aparatu to 18 mm, co daje równowartość 100 mm na pełnej klatce. Z tym obiektywem uzyskujesz zasięg teleobiektywu równy 170 mm. Mam także to jest prawdziwy obiektyw rybie oko, fisheye. Jak twierdzi OM System, jest on zaprojektowany do fotografii podwodnej. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, dlaczego obiektyw fisheye nadaje się do fotografii podwodnej, to fakt, że jest tak szeroki, że wszystko będzie po prostu ostre i nie musisz martwić się o ustawienie ostrości pod wodą. Kiedy go przyłączysz do aparatu, uzyskasz okrągły widok świata. Więc nie tylko zniekształca perspektywę, wszystko jest zaokrąglone, ale również w okręgu. Możesz przyzumować, więc nie będzie to kółko widoczne, ale perspektywa wciąż będzie bardzo, bardzo zniekształcona. Wszystkie te obiektywy, dodatki, akcesoria są również wodoodporne, więc jeśli zabierasz aparat pod wodę, są dostosowane do użycia pod wodą. Jedną z nowych funkcji jest timelapse. Wcześniej było trzeba ustawić interwał czasowy, aby robić zdjęcia z przerwami czasowymi jako timelapse, ale zdjęcia trzeba było samemu składać w film na kompie. Teraz aparat sam składa je w plik wideo gotowy do użycia i masz na koniec gotowy plik wideo i pojedyncze zdjęcia. Jeśli naprawdę chcesz lub musisz robić fotografię w nocy, polecam tryb Live View Composite. Jest to coś, co jest obecnie tylko w aparatach OM System i Lumix. To funkcja, która rejestruje zmiany w świetle, niedługą ekspozycję w tradycyjny sposób. Rejestruje wielokrotne zdjęcia i tylko zmiany światła. Ponieważ w tym aparacie nie możesz zmienić czasu migawki, więc nie możesz robić długich ekspozycji, ale możesz użyć trybu Live View Composite, aby połączyć wiele zdjęć w jedno, praktycznie bez żadnego szumu. Bardzo dobre wyjście, biorąc pod uwagę, jak dużo szumu otrzymujesz z tej małej matrycy, gdy używasz tego aparatu w niskim świetle. Nowa również funkcja tego aparatu to Construction Mode, to w pełni automatyczny tryb przeznaczony specjalnie do fotografowania placów budowy lub terenów budowy. Sprawia to, że aparat jest skierowany dla branży budowlanej, ponieważ jest to aparat, który wytrzymuje wszystko, a ten tryb faktycznie ułatwia robienie zdjęć budów w trudnych warunkach oświetleniowych. W tym trybie można również robić zdjęcia dokumentom architektonicznym, usunąć kurz zdjęć. Jeżeli kurz unosi się w powietrzu, pokazuje się takie okrągłe kropki, można to automatycznie usunąć. Aparat to automatycznie usunie. Dobry, w
pełni automatyczny aparat, wytrzymały aparat dla branży budowlanej. Aparat może zarejestrować dane GPS, na górze jest mały przełącznik, by to uaktywnić. Rejestruje w Exifie zdjęć nie tylko lokalizację geograficzną, ale także temperaturę i wysokość nad poziomem morza. I fajną funkcją jest przycisk Info z tyłu. Gdy kamera jest wyłączona, można uaktywnić kompas, ale OM System twierdzą, że to nie jest przeznaczone do sytuacji, w której Twoje życie mogło być w niebezpieczeństwie. To fajny gadżet, ale nie narzędzie do użycia w poważnych sytuacjach. Aparat może nagrywać wideo, oczywiście, że może nagrywać wideo 4K do 30 klatek na sekundę, 120 klatek na sekundę w HD i 240 klatek na sekundę w zwolnionym tempie 720p. Dźwięk nagrywa się też, oczywiście, mikrofon wbudowany, który nawet działa pod wodą. Autofocus nie jest najlepszy, działa, ale bardzo często pulsuje i nie ustawia tej ostrości tak jak naprawdę powinien. Raczej nie jest to nienormalne czy niezwykłe w aparacie takim jak ten. Nową rzeczą w TG7 jest wideo w pionie. Teraz jak się zdejmie plik z aparatu na telefon czy na tablet, żeby użyć na TikToku czy na Instagramie, pliki są już obrócone i nie trzeba ich obracać. Budowa kompaktowy aparat waży tylko 240 gramów z baterią i kartą pamięci. Wszystko wykonane jest z twardego plastiku i chyba trochę części metalowych. Oczywiście całość jest wodoodporna. Wszystko jest szczelnie zamknięte. Drzwiczki do HDMI, USB-C oraz drzwiczki do baterii i kart pamięci mają nie tylko przycisk do otworzenia tej klapki, ale także blokadę, aby nie otwierały się przypadkowo podczas używania aparatu pod wodą. Przyciski są bardzo czytelnie oznaczone i ułożone, co sprawia, że korzystanie z tego aparatu jest bardzo łatwe. Nie ma jak dołączyć normalnego paska, ale nie sądzę, że aparat i jego rozmiar są odpowiednie do zamocowania standardowego paska. Jest tu zamocowanie z jednej strony, do którego można zamocować pasek na nadgarstek. Dla kogo jest ten aparat? Ile kosztuje? To aparat bez wątpienia jest dla kogoś aktywnego, kogoś, kto lubi przygody, kogoś, kto jeździ na rowerze, robi wędrówki, pływa kajakiem, nurkuje, dla kogoś, kto potrzebuje aparatu w sytuacjach, w których nie chce używać ani ryzykować drogiego smartfona. Ten aparat można opuścić, zanurzyć w wodzie, pobrudzić, a on po prostu się umyje, nie będzie żadnych na nim śladów. To wytrzymały aparat dla kogoś, kto nie chce uszkodzić smartfonu podczas uprawiania sportów, czy po prostu wychodzenia w teren i w trudne warunki atmosferyczne. Uważam także, moim osobistym zdaniem, że to świetny aparat do podróżowania. Mały rozmiar, kieszonkowy, lekki, łatwy w użyciu. Dobry do rejestrowania po prostu codziennych wspomnień. To aparat dla całkowitego początkującego, kogoś, kto dopiero zaczyna z fotografią lub po prostu dla początkującego fotografa, kogoś, kto ma 10 lat i chce robić własne zdjęcia, odkrywać makroświat, ale bez obawy, że aparat zostanie upuszczony, zabrudzony czy zamoczony. Generalnie rzecz biorąc, to dobry aparat dla każdego początkującego, który chce odłączyć aparat od smartfonu. Aparat dla miłośników wody i nurkowania do 15 metrów bez żadnych dodatków i również aparat dla branży budowlanej lub ubezpieczeniowej, na przykład dodający full auto i bardzo łatwą obsługę. Cena kosztuje około 2,5 tysiąca złotych. Nie jest bardzo tani, ale jak na zupełnie nowy, obecny aparat to dość dobra cena. Płacisz tu nie tylko za aparat, ale także za pancerną konstrukcję i wodoszczelność. Dość nietypowe cechy dla aparatu. Dobra cena, jeśli zamierzasz go regularnie używać. Jeśli użyjesz go tylko raz w roku, to może lepiej trzymaj się swojego smartfonu, ale uważaj, żeby go nie upuścić albo nie zamoczyć. Podsumowanie, to bardzo prosty, ale odporny na wszystko aparat. To nie jest aparat, którym prawdopodobnie wygrasz jakiekolwiek konkursy fotograficzne, chociaż może się zdarzyć, jeśli temat jest odpowiedni. Ten aparat został zaprojektowany, aby sprawić frajdę. To aparat przeznaczony do rejestrowania Twoich przygód, wspomnień, rejestrowania chwili. To nie jest aparat do rywalizacji z lustrzankami czy aparatami bezusterkowymi. To nie jest aparat, który, powiedziałbym nawet, jest aparatem do bycia z nim kreatywnym, chociaż jest to możliwe. Wyniki, które dostarczam, to bardziej snapshoty niż zdjęcia na wystawy. Dobrze robi to, do czego został zbudowany. To aparat, który bierzesz ze sobą, aby się bawić aparatem. Nie aparat, który ma być frustrujący czy trudny do użycia. Naprawdę wyróżnia się przy makrofotografii i daje możliwości zobaczenia świata w bardzo dużym powiększeniu. To świetny aparat do zabrania w plener, do podróży, do jazdy na rowerze, wędrówek po górach i sportów wodnych, zwłaszcza jeśli nurkujesz i chcesz robić zdjęcia podwodne.
Jeśli jesteś zupełnie początkującym, to jest idealny aparat do zaczęcia Twojej podróży z fotografią. Aparat, który możesz dać do ręki swoim dzieciom, nie martwiąc się, że go rozbiją. To aparat do ustawienia go w tryb auto i po prostu łapania swoich wspomnień. Zdecydowanie polecam go do tego. Świetny, niezniszczalny aparat do uchwycenia wspomnień. I to by było na tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ten film był w jakiś sposób pomocny. Jeśli tak, dajcie lajka w górę, obserwujcie mnie na Instagramie i subskrybujcie, by nie przegapić nowych odcinków. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia następnym razem. Bardzo dobre wyjście, biorąc pod uwagę, jak dużo szumu otrzymujesz z tego małego, Aparat posiada wiele ustawień Aparat posiada wiele ustawień automatycznych przeznaczonych specjalnie do fotografowania placów budowy.